i zapraszam Was na pierwszy świąteczny odcinek w tym sezonie i mam dla Was super info. W kioskach i w moim sklepie pojawił się 5. numer mojego magazynu. Zobaczycie w niej, jak zrobić świąteczne lampiony, dowiecie się też, jakie jesteście bajki i jak zrobić pyszną herbatę zimową. W gazetce jak zwykle znajdziecie też gadżety. Ale mam też dla Was złą wiadomość. W przyszłym roku wakacje nie zostaną wydłużone o 5 miesięcy. Wszystko przez to, że mama odzyskała rodzinny pierścień i dziadek już nie jest prezydentem Polski. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to koniecznie zobaczcie poprzedni odcinek. Ser, chodź tu szybko! Ciekawe, o co chodzi? Zostawcie łapki w górę i oglądajcie do końca. Co się stało? Kochanie, ten pierścień jest wspaniały. Tak się cieszę, że go odnalazłaś. Mamo, zdejmij go, on przynosi same kłopoty. Właśnie próbowałem jej to wytłumaczyć, ale ona w ogóle mnie nie słucha. Nie wiem, o co wam chodzi. Dziś dzięki niemu obiad sam się ugotował i ubrania same się wyprasowały. Mamo, wierz mi, będziesz tego żałować. Masz rację. Nie zrobiłam jeszcze nic dla siebie. Ciągle myślę o innych zamiast zadbać o własne szczęście. Mam dość siedzenia tutaj. Chciałabym, żebyśmy wszyscy znaleźli się w górach. Jejku, gdzie my jesteśmy? Czekaj. Na zewnątrz jest mnóstwo śniegu. Chyba jesteśmy w jakimś hotelu w górach. Fajnie, możemy tu zostać? Wiesz co, bardziej mi chodziło o to, żeby być w górach, na jakimś szczycie. Ja chcę na śnieg. Też bym sobie pochodziła po górach w śniegu. Ale tam jest zimno. Chcę się znaleźć na jakimś śnieżnym szczycie. Chyba się udało, jesteśmy na Kasprowym Wierchu. Dobrze, że pomyślałaś o kurtkach. Dobra, chodźcie na mały spacerek. Ach, założę się, że w tym hotelu była sauna i jacuzzi. Skąd one wiedzą, dokąd iść? Ale tu pięknie, chociaż nic nie widać. Ja wolałbym być na Malediwach. Nie, daj się pomóc. I co? I jak było? Fajnie, tak tęskniłam za śniegiem. A ja mam dość śniegu na kolejny rok. Ręce mi zmarzły. A już nic nie czuję. Macie rację. A co powiecie na kilka dni na jakiejś rajskiej plaży? Mów dalej. Zawsze chciałam polecieć na Bali. Jestem za. Ja też. Oj kotku, ty jednak będziesz musiała zostać. Co? W tym tygodniu masz 2 sprawdziane, 3 kartkówki i poprawę oceny z historii. To możesz zażyczyć sobie, żebym ich nie miała. To niewychowawcze. W nauce nie ma drogi na skróty. To co, mam tu zostać sama? Poproszę dziadka, by od czasu do czasu do ciebie zajrzał. Nie trzeba, poradzę sobie sama. Dobra chłopaki, lecimy na Bali. No dobra, w takim razie idę się uczyć. Święto coraz bliżej, a ja w ogóle nie czuję tego świątecznego klimatu przez nadmiar nauki. To jest bez sensu. Niby do czego w dorosłym życiu ma mi się przydać wiedza na temat długości tasiemca uzbrojonego? Już wiem, zrobię sobie przerwę i coś przekąszę. Po jedzeniu zawsze mi się lepiej myśli. Co zazwyczaj robicie sobie do jedzenia, gdy jesteście sami w domu? Moje ulubione przysmaki to są tosty i kisiel. Wygląda jak ketchup. Lubię zostawać sama w domu, wtedy się czuję, jakbym była dorosła. Zobaczmy, jakie filmy tata ogląda na swoim profilu. Nawiedzona piwnica, powrót posępnego żniwiarza 10? Ciekawe, co to za film. Jednak nie jest film dla mnie. Dziwne, że tata nie bał się tego oglądać. Co to było? To chyba coś na dachu. Mam nadzieję, że to nie posępny żniwiarz. Co tu tak zimno? Co? Rodzice nie zamknęli okna? Jak mogli o tym zapomnieć? Bombki? Nie widziałam ich, jak szłam do góry. Dobrze, że na żadną nie nadepnęłam.
Dziwne, to wygląda jakby ktoś zostawił po sobie ślad z bombek. Moja laska? Co się dzieje? Skąd to wszystko się tu wzięło? Przecież przed chwilą tego tu nie było. Czyżby mama zażyczyła sobie wystrój świąteczny? Co to było? Widzieliście to? Zostawcie łapki w górę, żeby to nie był żaden włamywacz. Chyba ktoś jest w pokoju Wiktora. O, widzę, że Wiktor zrobił sobie małe przemeblowanie. Teraz ten pokój wygląda jak gabinet prezesa. Wiktor, czy to ty? Wróciłeś już z Bali? Ciastek? Wiktor chyba naprawdę nie może się doczekać świąt. No, ja też. Spokojnie, to tylko taki żart. Przestań już krzyczeć. Rany, co za pisk? Mówiłaś coś? A no tak, te słuchawki naprawdę dobrze wygłuszają. Pytałam się, kim jesteś? Oj, naprawdę nie pamiętasz? Chwila, kojarzę cię. Ty nie jesteś duchem świąt, czy jakoś tak? Bingo! A jednak pamiętam. Co tu robisz? No jak to co? Uprawiam szalik, reniferce. Ale dlaczego się tu zjawiłeś? No jak to czemu? Przybyłem, by odpowiedzieć na twoje pytanie. Co? Jakie pytanie? Zaraz ci wyjaśnię. To przecież ja, 10 minut temu. Aha. Niby do czego w dorosłym życiu ma mi się przydać wiedza o długości tasiemca uzbrojonego? Chodzi właśnie o to pytanie. Już ci wyjaśniam. Zaraz, czy to ja tam stoję na scenie? Oho, masz już 27 lat. Dzień dobry Państwu, witamy w finale świątecznej edycji Trylionerów. Saro, zostało ostatnie pytanie. Jeśli na nie odpowiesz, wygrasz tryliard tryliardów, które zostaną przeznaczone na cele charytatywne. Czy jesteś gotowa? Jestem gotowa. Jaką długość ma tasiemiec uzbrojony? 2 kilometry? 2 lata świetlne? 2 parseki? Czy 2 metry? Odpowiedź D. 2 metry. Brawo! Wygrała pani tryliard tryliardów, dzięki czemu głód na świecie zostanie zlikwidowany. No to już wiesz, do czego przyda ci się wiedza na temat długości tasiemca uzbrojonego. I tylko po to tu się zjawiłeś? No dobra, nie tylko po to. Szczerze mówiąc, trochę się na was zawiodłem. Dlaczego? W sklepach wszędzie wiszą już ozdoby świąteczne, w internetach latają świąteczne promocje, a wam nawet nie chce się rozłożyć choinki. No zobacz, co to tu robi, to w ogóle nie jest świąteczne. O, tak lepiej. Chyba trochę za wcześnie na rozkładanie choinki, ale mam na sobie bluzkę świąteczną. A w moim sklepie internetowym pojawiła się cała kolekcja świąteczna. No co ty opowiadasz? Nigdy nie jest za wcześnie na rozkładanie choinki. Tak naprawdę choinki powinny stać w domach przez cały rok, a ty pomożesz mi w tym, by tak się stało. Co? Niby jak? Słyszałem, że twoja mama ma bardzo interesujący pierścionek. Tak, i co w związku z tym? Chyba nie myślisz, że odda ci nasz pierścień rodzinny. Ale ja wcale go nie chcę. Ha? Ale możesz namówić mamę, by zażyczyła sobie, by święta trwały cały rok. Ale wtedy święta straciłyby swoją magię. O magię zadbam ja. No właśnie, a w tym domu wciąż jest za mało świątecznego klimatu. No bo jest dopiero 2 grudnia. Wiesz co, mała, skocz na jarmark i załatw jakąś świecącą choinkę. O, jak pięknie, wszystko tu się świeci. Ten duch świąt zrobił się jakiś creepy. Muszę go powstrzymać. Kocham święta, ale jeśli będą trwały cały rok, to wszystkim się znudzą. Z
Jonka, wyobrażałem sobie coś innego, gdy mówiłaś o locie na Bali. No co, ty nie podoba ci się? Nigdy nie marzyłeś o tym, żeby polatać na kawałku drewna? Jakoś tak nie. Ja już chcę do domu. Ale z was marudy. No dobra, wracamy do domu. Gdzie ja tu znajdę świecącą choinkę? O, to jest idealna. Ale chyba trochę za duża. Misja wykonana. Hej, mam choinkę. No hej. Tak szybko wróciliście? Nie woleliście siedzieć na Bali? Mi się nie podobało. Co? Zupełnie tego nie rozumiem. Kochanie, miałaś się uczyć, a nie dekorować dom. To nie ja, tylko Duch Świąt. Kochanie, nie wymyślaj, tylko idź się uczyć, bo za chwilę koniec semestru. Słuchaj, mamusi, by nie straciła humoru. Nie widzicie go? No tak, pewnie dla nich jesteś niewidzialny. No oczywiście, że mnie nie widzą. I pamiętaj o umowie. Nie chcesz chyba, żebym zamienił ci żółwia w karpia albo w bombkę? Nie, tylko nie to. Zrobię wszystko, o co poprosisz. Tylko najpierw się pouczę. No wiesz, w końcu nie chcę zdenerwować mamy. Czemu ona znowu mówi do siebie? Słuchaj, widziałaś gdzieś mojego białego pada do konsoli? Na pewno się znajdzie. No dobra, muszę wymyślić, jak przekonać ducha do zmiany zdania. Jeśli wy macie jakieś pomysły, napiszcie w społeczności i zostawcie łapki w górę. Do zobaczenia za tydzień, pa! That's right.